Co o turnieju sądzi trener Łukasz Wójcik? Jesteśmy na jednym z najmocniejszych turniejów judo w Europie. Jesteśmy w Budapeszcie, gdzie odbywa się 31. edycja tutejszych zawodów. Przyjechały dzieci właściwie z całej Europy. Na Węgrzech jest to turniej kwalifikacyjny do kadry narodowej. Bardzo wysoki poziom i zobaczymy, co z tego wyniknie. A teraz słów kilka od naszego pierwszego medalisty. Mateusz, jak ci poszło na zawodach? Zajęłam trzecie miejsce po 5 wygranych walkach i tylko jednej przegranej. Jak oceniasz swój występ? Według mnie występ miałem bardzo dobry. A zawody? Zawody są mega mocne. Jest tu wielu zawodników z różnych krajów. A jak występ swojego zawodnika ocenia trener Łukasz? W mojej opinii był to bardzo dobry występ, biorąc pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, po zawodach w Czechach lekki urost stawu łokciowego, który był dosyć mocno odczuwalny. Po drugie, start w kategorii właściwie z 3 kg cięższymi chłopcami. A jeśli chodzi o same walki, bardzo dobre. 5 walk wygranych, 1 przegrana. Trzecie miejsce na tak dużym turnieju uważam, że bez wątpienia jest to sukces. Mam nadzieję, że będzie to zachęta do jeszcze większej pracy. Kolejny dzień oraz wywiad z naszym drugim medalistą. Jak oceniasz swój występ? Zdobyłem brązowy medal. Uważam, że zawody były bardzo mocne. Uważam też, że to chyba było moje najmocniejsze zawody w całej karierze. Cenę kampu poprosiliśmy naszego najmłodszego zawodnika. No, na pewno to, że podzielili na 3 grupy, to też jest coś. 4 zrobili dziewczynki same, chłopcy 45 w górę sami i poniżej sami. Tutaj przyjechali każdy, kto startował, większość przynajmniej. Dzieci od U11 do U13 jest na naszej macie, a starsi są na sali zawodów. No, oceniam, że trudno tutaj cokolwiek rzucić, bo są dobrzy zawodnicy też. Na zakończenie poprosiliśmy trenera Łukasza o szybkie i zwięzłe podsumowanie wyjazdu do Budapesztu.